I kiedy było lepiej? Lepiej nie mówić, tak? Nie wiem. Ja mam takie wspomnienia świąteczne z tamtych cudownych czasów PRL-u, kiedy to najpierw rodzice zmuszali mnie i moją siostrę, żeby większa część rodziny stała w kolejce po pomarańcze, a później zmuszali nas do tego, żeby je jeść, a obie ich nie lubiłyśmy, bo były kwaśne. To jest taki mały świąteczny horror, że nie dość, że musiałyśmy stać w tej kolejce czasami 5 godzin, to później jeszcze musiałyśmy się chować po kątach, żeby nie zjadać tych wspaniałych cytrusów. Rodzice w tej chwili, jeżeli nas słuchają, mają do ciebie żal, a właściwie ale ja mają mam sobie, do nich żal. Mają sobie i wiele do wyrzucenia. Czas im to przypominam. Idę pomarańcze, banany rzeczywiście, zagierka były, tak. I one nie były kwaśne. To jest dobre wspomnienie, tak, tak. I sporo ich było, na dodatek jeszcze można było je kupić wszędzie. Jak mój tata chodził sobie kupić piwo, to w barze też były banany. Mhm. Teraz to mój tata mnie zabije, naprawdę. Edyta, tak wygląda choinka. Ja już mam ubraną, wiesz? Naprawdę? Oczywiście. Halo? Rozmarzyłaś się troszeczkę. Przepraszam, chciałam zobaczyć, co się tutaj dzieje w kulisach studia. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale jeden z naszych operatorów właśnie umiera ze śmiechu. Dlaczego? Nie wiem. No... Nie. Ja się nie wtrącam. Nie wtrącam się. Rozmawiajcie. A, prezent mam, Edyta, bym zapomniał. Prezent? Tak. Cóż ty? Mały, bo mały. To mandarynki, nie pomarańcze, w związku z czym traumy świątecznej nie będzie. Słodkie, tak? Tak, tak, no powinny być słodkie. Bezpestkowe. Naturalnie... Poznajesz po kolorze skórki, tak? Mhm. Czy teraz święta będą udane? Tak sądzę. Wręcz powiedziałabym, że nie mam wątpliwości. A ciekaw jesteś, jaka pogoda będzie święta? Skąd wziąłeś? Skąd wziąłem? Dostałem. Od tego kolegi, którego wczoraj próbowałaś zrugać. To ten, który wczoraj zachodził się ze śmiechu, jak mówiłaś. To on o tobie pamiętał, bo ja zapomniałem, przyznajesz.